Co chce napisać tobie twoja osoba ukochana? Wróżba z kart Lenormanda i Tarota. Dzisiaj do wyboru mamy, przepraszam, dzisiaj do wyboru mamy dwie grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda lub kwarc cytrynowy. I druga grupa to karty Tarota lub muszelka. Wybierzcie sobie grupę. Ja w międzyczasie Was serdecznie, najgoręcej witam wiosennie i przepięknie i zapraszam Was oczywiście, moi kochani, do wybrania grupy oraz po tej wróżbie, po tym filmiku napiszcie mi w komentarzach, czy ta grupa z Wami rezonowała, czy ten wybór grupy był odpowiedni, trafny. Oczywiście osoby, które nie mogą się zdecydować i które lubią obie te talie, i Lenormanda, i Tarota, mogą oglądnąć sobie cały filmik i wysłuchać tych dwóch grup, ponieważ mogą się one uzupełniać. Kochani, proszę Was o lajki z kciuczkiem w górę, proszę o komentarze, piszcie, bądźcie aktywni. Proszę Was również o subskrypcję mojego kanału. A wszystkich zainteresowanych zapraszam na wróżby indywidualne, które możecie nabyć poprzez napisanie do mnie e-maila. Zapraszam serdecznie. I zaczynamy. Zaczynam od pierwszej grupy. Co on chce Ci napisać? 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 Napiszę Ci wiadomość. Mamy tutaj wiadomość szybką. Chcę przyjechać. Chcę przyjechać do domu, spotkać się w domu. Ale troszeczkę gra tutaj, widzę, na dwie strony. Nie jest tutaj, nie pokazuje swoich uczuć i emocji. Chcę się spotkać. Mamy spotkanie tutaj w parku. Mamy też spotkanie ewentualnie przy domu gdzieś. Wiadomość, szybka akcja, chęć przyjazdu. Ale mamy maski, czyli albo ta osoba gra tutaj na dwa fronty, udaje coś, zagrywa, albo ta osoba nie jest do końca szczera i nie pokazuje swoich uczuć i emocji, swojej prawdziwej, autentycznej twarzy. W każdym razie to, co chce Ci ta osoba napisać, to chęć spotkania, że chce się z Tobą na pewno spotkać, gdzieś albo w domu, przy domu lub w miejscu gdzieś publicznym, tutaj mamy kartę parku i mamy jednak, że ta osoba tutaj, nie wiem, nie do końca być może też ufa Tobie, bo to mogą być też Twoje energie, że ta osoba albo tutaj nie ma zaufania, albo myśli, że właśnie nie może ta osoba pokazać prawdziwych uczuć, emocji, swojej prawdziwej twarzy lub Tobie nie ufa. Że Ty coś zagrywasz, że Ty nie jesteś szczery, szczera. Takie mamy tutaj myśli tej osoby, która chce ona Tobie napisać w pierwszej grupie. I zapraszam grupę drugą, czyli karty Tarota i muszelkę. Co on chce mi napisać? Co on chce mi napisać? Co on chce mi napisać? Co
Tutaj mamy, kochani, w przełożeniu sąd ostateczny. Czyli coś starego umiera, być może co on zakończył i coś nowego chce, by się narodziło. Chciałby czegoś nowego rzeczywiście, nowego początku, nowej relacji, być może z tobą, tak? Nowej fazy w życiu. Tutaj jeszcze wypadła mi jedna karta, więc ją dołożę. Więc tak, mamy królową mieczy i króla mieczy, czyli mamy parę. Ta osoba chciała być, napisać, żebyście byli w relacji, parą. Że on uważa, że jesteście parą. Że on chce, żebyście byli w związku, tak? Że on chce zbudować z wami związek. Mogą to też być dwie bardzo silne, intelektualnie też silne, myślące cały czas głową, jakby tutaj silny intelektem, osoby spod żywiołu powietrza, tak? Czyli bardzo szybko, intelektualnie działające znaki, takie jak waga, bliźnięta i wodnik. Oczywiście dwie silne osobowości, tak? Które myślą, cały czas planują, są też surowe, ostre w słowach nieraz. I tutaj chce on ci napisać, że chce być z tobą parą, ale osiem kielichów mówi tutaj o tym, że jest jakaś chęć odejścia, tak? Osiem kielichów, kochani, to chęć odejścia od tego, co nie służy wam. Osiem kielichów to zostawienie uczuć i emocji, które nam nie służą, rozstanie, tak? Słońce i księżyc, czyli pozytywność i negatywność. Wiadome i wiele tajemnic też, które się za tym kryją. Natomiast wygrywa jakby słońce, tak? Czyli bardzo pozytywna odpowiedź, bardzo pozytywna karta, jakby sukces, gorące uczucia, pozytywne tutaj plany, szczęście, też gorący seksualizm, pragnienie, pozytywna oczywiście relacja i pozytywny rozwój spraw, ale bardzo powolnie. Jeszcze mi wypadła ta dodatkowo karta, która mówi, że rezultaty tej znajomości mają się rozwijać powoli, będą kiełkować powoli, tak? Nawet i do 7 maksymalnie miesięcy, 7 pentakli. Jest to też karta powolnego rozwoju, ale bardzo stabilnego, tak? Który przyniesie dobre plony. Tutaj teraz jest moment, by zasiać coś nowego, ale przyniesie to, tak jak mówię, dobre rezultaty. I to ci chcę powiedzieć, czy napisać wasza osoba ukochana. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam was i piszcie komentarze, lajkujcie, kochani. Do usłyszenia już wkrótce.